kogo by pan widział nowego zawodnika? Kampela. Kampela? Pewnie. Czy Hancocka? Kampela. Ja chyba Hancocka bym wolał. Bo Hancock ile jeszcze pojedzie? No, dwa z Kampelem podpiszą na 2-3 lata. Go tam ciągną. Byś wolał? Ja mówię, że Kampela chyba lepiej. Bo Kampela podpiszą na 2-3 lata, nie? A tu Hancock to już będzie pilnował siebie, żeby coś mu się nie stało. To już dziadek się rozpiął. No tylko pod tym kątem patrzę, nie? A Hampelo bym nie chyba nie przeszedł do tego. Sezon w zeszłym roku, to pewnie już będzie chciał, kurczę, pokazać, nie? No mam nadzieję, nie? Ale żeby tak wydaje się, w tym roku to żebyśmy nie spadli tylko, nie? A... Cześć, tu Jarek Hampel. Hey, hey, follow me now. Down, down, follow me now. Hey, hey, follow me now. Otrzymaliśmy takie tutaj narodowe potrawy czeskie, czyli zupa cebulowa, bardzo pyszna, bo pikantna. I co? I czeski syr? To jest ich też? Tak, to jest ich też taka potrawa filarowa, także no, jest smacznie, jest dobrze. Nie znam jeszcze konkretnych szczegółów, ale wiemy, że goście pojechali sobie. I to jest jakieś absurdalne. Się zrzucić, to muszę No Thank you.